Rosja straszy, że zatopi Wielką Brytanię nuklearnym dronem podwodnym. Rosja straszy, że zatopi Wielką Brytanię nuklearnym dronem podwodnym Poseidon. Co o nim wiemy? Rosja może użyć nuklearnego drona, wywołującego falę tsunami zdolną zatopić Wielką Brytanię. Takie groźby padły z ust prezentera Dmitrija Kisielowa, który w telewizji propagandowej Kremla zaprezentował rzekome zdolności bojowe Posejdona. Broni, która według Putina zapewni Rosji przewagę strategiczną nad NATO, ale do ukończenia której, zdaniem ekspertów, jeszcze daleko. Od pewnego czasu stałym elementem rosyjskich programów publicystycznych w państwowej telewizji stał się blok, w którym eksperci i zaproszeni dziennikarze grożą NATO oraz Ukrainie użyciem kolejnych broni z arsenału nuklearnego Kremla. W ubiegłym tygodniu zaprezentowano animację z czasem oraz drogą, którą pociski balistyczne umieszczone w Kaliningradzie dotarłyby do poszczególnych europejskich stolic. Atak na Berlin zająłby 106 sekund, na Paryż 200, a na Londyn 202 sekundy. W niedzielę 1 maja to właśnie największe miasto Wielkiej Brytanii stało się obiektem kolejnych spekulacji. Jak stwierdził prezenter rosyjskiej telewizji Dmitrij Kisieliow, głowice zamontowane w rakiecie Sarmat byłyby w stanie zniszczyć całe miasta, ale prawdziwą apokalipsę zgotowałaby jednak inna broń, nuklearny dron podwodny Poseidon. To jeden z sześciu militarnych projektów strategicznych, ogłoszony przez prezydenta Władimira Putina na konferencji 1 marca 2018 rok, jeszcze przed przyznaniem mu oficjalnej nazwy ukrywające się pod kryptonimem Status 6. W rzeczywistości broń miała być opracowywana od 2015 rok, a informacje o niej dostać się do Amerykanów przez kontrolowany przeciek, do którego dotarła agencja CIA. Metoda nie zmieniła się od zimnej wojny. Sposób na przekazywanie NATO informacji o realnym bądź propagandowym zagrożeniu ze strony Rosji, znany jest jeszcze z czasów zimnej wojny. Również metody, którymi posługuje się dzisiaj Moskwa, chcąc stworzyć wrażenie posiadania supernowoczesnej technologii, wyprzedzającej zdolności antydostępowe państw Zachodu, niewiele się zmieniła. Wszystko zgodnie z zasadą, straszyć, operować wielkimi liczbami, projektować straty w czasie rzeczywistym. Właśnie tak zachował się prezenter, twierdząc, że poza uderzeniem jądrowym z powietrza, inną opcją jest zatopić Wielką Brytanię przy użyciu podwodnego drona nuklearnego Poseidon, który odpływa do celu na głębokości 1 km z prędkością 200 km na godzinę, przez co nie ma szans go powstrzymać. Eksplozja ładunku tuż przed brzegiem miałby wywołać katastrofalne skutki. Wybuch tej torpedy termojądrowej u wybrzeży Wielkiej Brytanii może wywołać tsunami z falami o wysokości nawet 500 metrów, które pogrąży Wyspy Brytyjskie w morskich odmętach i zamieni je w radioaktywną pustynię, zagroził Kisieliow. A jaka jest prawda? Tyle jeśli chodzi o propagandę. W rzeczywistości Rosja nie jest nawet blisko operacyjnego wykorzystania Poseidona, który zdaniem ekspertów wojskowych NATO nie jest gotowy do walki, a jego parametry znacząco różną się od tych prezentowanych w mediach. Nawet jeśli dron podwodny o średnicy 2 długości 24 metrów mógłby rozpędzić się do prędkości około 185 km na godzinę 100 węzłów, na głębokości 1000 m, to aby zachować zdolności maskujące i wywoływać mniej hałasu, możliwego do wychwycenia przez radary okrętów podwodnych, musiałby płynąć znacznie wolniej i płycej. Szacuje się, że ok. 50 km na godzinę na głębokości około 50 do 100 metrów. Równocześnie sama moc Poseidona owiana jest tajemnicą, w spekulacji pozostanie zastosowanie w dronie głowic o mocy 2 megaton oraz ładunków kobaltowych, wykazujących się zwiększoną radiacją. Ładunek o takiej sile z pewnością nie byłby w stanie wywołać fali tsunami mierzącej 500 metrów, która byłaby w stanie zatopić Wyspy Brytyjskie. Największa do tej pory zarejestrowana fala na Oceanie Indyjskim w 2004 rok sięgnęła 39 metrów. Gdy w 2018 rok Rosjanie po raz pierwszy zaprezentowali zdjęcia Poseidona, eksperci z techniki wojskowej zwrócili uwagę na istotne braki, m.in. w zbiornikach balastowych, które mogłoby regulować głębokość zanurzenia oraz braku elementów do obsługi reaktora jądrowego.
Amerykański wywiad uznał również, że Poseidon wystrzelony 20 września 2019 roku z okrętu podwodnego B-90 Sarow mógł być jedynie makietą broni, która do dzisiaj znajduje się w fazie konstrukcyjnej i daleko jej do użycia w boju.